Dzień Kobiet, Kobieca Solidarność to jedno z wielu wydarzeń, które są obecnie organizowane z myślą o Ukrainie ogarniętej brutalną wojną wznieconą przez Rosję. Honorując bolesackie kobiety, Miejska Biblioteka Publiczna oddała też w ten sposób hołd kobietom na Ukrainie. Pomyśleliśmy, że właśnie święto Dzień Kobiet będzie bardzo dobrym czasem, aby okazać naszą solidarność z Ukrainą, z kobietami w tym ich trudnym, ciężkim losie, że to jest bardzo dobra okazja, aby przynieść i zebrać dary rzeczowe przeznaczone dla Ukrainy, ale również wsparcie finansowe i tutaj wspiera nas w tym Fundacja Wspierajmy Zdrowie, która zbiera do puszek datki oraz przelewy finansowe. Te działania odbywały się przy okazji spotkania bolesackich kobiet, na którym wystąpił ze swoim mini-recitalem jazzowy wokalista Paweł Orłowski. Wszystkiego oczywiście najlepszego Paniom życzę i myślę, że ten występ będzie dla Was takim prezentem. I zacznę od, myślę, klasyki Andrzeja Załuchy, Byłaś serca biciem. Byłaś serca biciem, wioską, zimą, życiem. Tak skonstruowane spotkanie w Miejskiej Bibliotece było efektem współpracy z Bolesackim Ośrodkiem Kultury, który zaprosił do miasta Pawła Orłowskiego. Mini recitale dla pań dał on tego dnia również w dwóch innych jeszcze miejscach. A Bok przygotował też dla pań, ale nie tylko, specjalną wystawę. Chciałbym bardzo serdecznie przy tej okazji zaprosić Państwa, bo naprzeciwko naszego ośrodka jest wystawa. Wystawa rysunków satyrycznych kobiety. Pani nazywa się Sabina Euler i jest Niemką, która bardzo wiele w życiu doświadczyła. Mam tu na myśli szeroką gamę pracy. Wystawa jest zatem dostępna w każdej chwili, ponieważ pomieściła się na otwartej przestrzeni na placu Piłsudskiego. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom.